Witajcie! Prawosławie proponuje dwie podstawowe drogi. Jedna to droga życia rodzinnego, a druga to droga całkowitego poświęcenia się Bogu i zostania mnichem. Droga mnicha jest trudna. Na początku wstępuje do klasztoru, gdzie rozpoczyna okres nowicjatu, który trwa do momentu, kiedy taki człowiek będzie gotowy na kolejny stopień, jakim są postrzyżyny w Riasofor, w czasie których nakładane są niektóre szaty mnicha. Kiedy kandydat będzie już w opinii przełożonego gotowy, składa śluby zakonne, nazwany małoschimą. Przełożony dokonuje na nim postrzyżyn i nadaje mu nowe imię. Jest już mnichem w pełnym rozumieniu tego słowa. Nosi charakterystyczne dla mnicha szaty. Okres nowicjatu, kiedy kandydat przygotowuje się do bycia mnichem, jest bardzo ważny, bo uczy takiego przyszłego mnicha pokory i życia we wspólnocie. Powinien on trwać tak długo, aż kandydat, którego nazywamy posłusznikiem lub nowicjuszem, przejdzie ze stanu początkowego zafascynowania do codzienności. To tak jak w życiu przedmałżeńskim. Ludzie się zakochują, ale po kilku latach okres tego płomiennego zakochania spada i przychodzi codzienność, która weryfikuje związek. Mnich może być duchownym, ale nie musi nim być. Jeśli nie jest, do nowicjusza i mnicha po postrzyżynach w Riasofor zwracamy się per bracie, a do mnicha po ślubach zakonnych ojcze. W klasztorach żeńskich odpowiednio siostro lub matko. Jak rozpoznać prawosławnego mnicha? Po charakterystycznym stroju. Najczęściej ma brodę i długie włosy. Na sutannę zakłada pas. Nosi rasę, czyli szatę z długimi rękawami jak duchowni. Na to jeszcze zakłada mantię, długą, ciągnącą się pelerynę. Na głowę zakłada kłobuk, czyli skufię z welonem, symbolizującym welon ślubny, jako ten, który został zaślubiony Bogu. Ten kłobuk to najbardziej charakterystyczna część jego szat. Na ręku nosi czotki, czyli długi sznur modlitewny do odliczania modlitw. Coś w rodzaju różańca. Nosi to mniej więcej w taki sposób. Mnicha obowiązują szczególne zasady życia. Nie dla jakiegoś bezsensownego uprzykrzania życia, ale dla uchronienia od pokus, które mogą na niego czyhać. Mnich zobowiązuje się między innymi do zachowania czystości i odrzucenia własnej woli. Spośród mnichów wybiera się później biskupów. W prawosławiu nie mamy zakonów funkcjonujących według danej reguły, a każdy klasztor jest inny, lecz zalecenia co do sposobu życia mnichów są podobne. W dużej mierze te reguły życia mnichów zostały spisane przez świętego Bazylego Wielkiego. Ale jeśli słyszymy coś o zakonie Bazylianów, to nie jest to prawosławny zakon, lecz to jest zakon grekokatolicki. Reguły życia mnichów są spisane w księdze Typikon, o której już kilka razy na tym kanale wspominałem. Na prawosławny klasztor mówimy monaster. Może być on męski lub żeński. Mniejsze wspólnoty mają statusy domu zakonnego lub skitu. Klasztory o szczególnym znaczeniu dostają status ławry. W Polsce historycznie taki tytuł posiada monaster w Supraślu, a przed II wojną światową w jurysdykcji polskiej cerkwi była ławra poczajowska w zachodniej Ukrainie. Obecnie w Polsce jest kilkanaście prawosławnych klasztorów. Największy z męskich to monastery w Supraślu, Jabłecznej i Sakach, a z żeńskich to monastery w Zwierkach i na Świętej Górze Grabarce. W naszym kraju jest również pustelnia. Jest to skit w Odrynkach, położony w malowniczym uroczysku na rzece Narew. W klasztorze mnisi żyją we wspólnocie. Zarządza nimi przełożony, ichumen lub archimandryta, a w klasztorach żeńskich ichumenia. Mnisi mają swoje prace, posłuszania i długie reguły modlitewne. Codziennie służą nabożeństwa, które często zaczynają się już wczesnym rankiem lub o świcie. Klasztory należą do diecezji, na której terenie się znajdują. Wyjątek stanowi status stauropii,
czyli wyjęcie spod zwierzchnictwa biskupa diecezjalnego i bycie bezpośrednio we władaniu zwierzchnika kościoła lokalnego. W Polsce mamy jeden klasztor z tym statusem. Jest to monaster w Jabłecznej, który mimo iż mieści się na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej, jest pod bezpośrednią jurysdykcją metropolity warszawskiego i całej Polski. Wiem, że o monastycyzmie można mówić i mówić, a temat i tak pozostanie niewyczerpany. Dlatego najlepiej to zobaczyć. Znaleźć wolny tydzień i po uzyskaniu uprzedniej zgody przełożonego wspólnoty pojechać na te kilka dni do klasztoru, aby przekonać się, jak to wszystko wygląda od środka. Polecam też Netflixowy film o Świętej Górze Athos, która jest takim autonomicznym państwem mnichów. Tak, na Netflixie nawet są prawosławne rzeczy. A ja bardzo dziękuję za uwagę, a tym, którzy myślą o drodze mniszej, życzę dobrego wyboru. Do zobaczenia!